dzień, a więc kolejna szansa. Kolejna okazja do tego, aby wsłuchać się w to, co Jezus mówi do naszego serca. Dziś Jezus spotyka się z niezrozumieniem, z komentarzem, że nikt wcześniej tak nie przemawiał. My też bardzo często przemawiamy. W jaki sposób? Warto się nad tym dziś zastanowić. Czas na wyzwanie. Wsłuchiwanie się w oczekiwanie Pana Boga wobec nas to dostrzeganie drugiego człowieka. Dlatego dziś zachęcamy Cię do tego, byś się podzielił czymś symbolicznym z drugim człowiekiem, z człowiekiem potrzebującym.